I siema czaty, bo ja również włączyłem. Yeah. Czat mi się zjebał. Dziwne. Załączam. Jeszcze kończę przeglądać projekt do roboty, bo że tak powiem. Spoko, spoko. Zabrakło mi czasu. Zmiany. Nie ma problemu. Ale już... Jotek to chyba śpi, ty, bo wywoływaliśmy go. A kij go wie. A kij mu... Nery. Yeah. W takim razie. Dobra, nie lećmy chcę, z... Nie chcę, to nie. Nie no, jak się boi, to wiadomo, no, że nikt nie będzie zmuszał. Czekaj, ale czekaj, czego się boi? No, grania najwyraźniej. Mi nie musisz tłumaczyć. Nie, czekaj, co dzisiaj jest? Czwartek? Tak. Ja nie wiem, czy on nie poszedł dzisiaj na planszówki. Bo on jakoś rytualnie co tydzień chodzi na planszówki w który dzień. Okej. No dobra. Let's go. Także. Awek. No tylko sobie wrzuca. Tyk fuch. Ale mało kasy. Myślę. Boże, mam tysiaka. No. A co ja? O Jezu, ja mam 205 poziom, ja nawet nie zauważyłem. Tylko to leci. Spoko, nie słyszałem cię, bo wyłączyłem sobie słuchawki przypadkiem, jak wyjmowałem pendrive'a. Mówię, że mam 205 poziom, że szybko leci. A wcześniej nic nie mówiłeś. Nie. A, to, aha, okej. Okay. Akurat się zbiegło w czasie. Cisza. Wow, SLR-kę mam już na 50 poziomie. W połowie drogi. Moje drogie, mówisz. Tu. Jeszcze tam w lobby. Dobra, zapraszam. To sobie duo jakieś poskaczemy. Akceptuję. Dobra, dobra. Let's go. Trzeba tego kurczaka wreszcie ugrać. O tak, przydałoby się. Jeszcze musisz ready kliknąć, przypominam. A. Krzycz, no. Krzycz. Bo ja tu jestem zaaferowany, że tak powiem, sprzątaniem na biurku i robieniem sobie jeszcze kanapki, więc... Okej. Okay. Dobry wieczór, Dziarus. Co tam, jak tam? Upolowałeś jakiegoś simpa? Taką czuję jakąś dzisiaj taki totalny brak motywacji. Siedziałem, mówię, dobra, zrobię sobie dzisiaj tego Dying Lighta. Jak siedziałem, taki wypruty w ogóle, mówię, nie, poczekam, może jak chłopaki przyjdą, to może. Babga, ale to może. Aż tak? No, jakoś tak mnie dzisiaj muli. Ale wiadomo, jak odstrzelę kilku skurwysynów, to mi się załączy. Nie, to mi dla odmiany wczoraj symulony były. Teraz się zatrujesz. A dzisiaj o dziwo taki jakiś... Może przez to, że ładna pogoda była za oknem, to może przez to. A daj spokój. Też... Pięknie było, kurwa, tylko bardzo zimno. Siema, o, Michaelu. To trzeba przyznać, że jak wracałem, to kurde, aż w rękawiczkach, kurde. Mm-hmm. A ja właśnie nie wziąłem, mam całe łapy czerwone, bo musiałem sobie kiedyś odmrozić.
tak kiepsko. I jak ja się dziś czuję? No właśnie tak jak wspominam, taki zmulony jak... No do dupy. Jak mulat? Jak mula, o, tak dokładnie zmulony jest. Dobra, gdzie by se tu skoczyć? Już na jaskinie z wami nie lecę. wiemy jak to się skończy. Nie wiem, może na Camp Alpha. Albo nie, wiem, czekaj, tu jest fajna górka, to spróbujemy na górkę się dostać. Gdziekolwiek. Tak lecisz za mną, to... Tak. Hello, żelo. Michaelu, jak tam twoja ręka? Zrasta się już? A co Bidny zrobił? No wziął sobie kurwa rękę, złamał i to tak, że posklejać się jej nie da. Trzeba operacyjnie. To aż tak nastawiane? No. Nie, co, no, nie na desce jeździł nas z tych... Pewnie się masturbował. Trochę za mocno. Jest jeden z nami. Dobrze. Dawać mnie tego. Urwola. A wiesz gdzie? Przy tej świątyni tam, tutaj na środku. A. Ale nie wiem, co to było za cipolongo. To tam gdzieś lądował. Ciebie słyszę. Tak. Ty biegasz? Tak. Jest. Chyba go porobiłeś właśnie. Tak. Reklama? Ja mam reklamy? To nie wiedziałem. SKS jest na co? 7,62. Mam trochę. Nie, mam SKS, a to ja sobie zmytą jego gana jeszcze najwyżej. Chłop ma gdzieś ziomka. Tak? Ewidentnie. Dobra. Wróćmy jego cierpienie. Coś miał? Nie. Tak, maskę. O, tu masz... Czekaj, biegnie coś. O kurwa. A tutaj. Aha. Ale jeszcze ziomka jednego ma. Minimum. Chcesz tą? 7,62? Mam sporo, ale możesz mi dać. Ja ci piątki mogę wyrzucić. Jak... Mam 120. Okej, okay, jeszcze 90. Mam kamizelę rozwaliłem. Ktoś biegnie? Jedzie samochód. A, ta ciężarówka. Biegnie. Gdzie? Mi się wydawało, że ktoś biega. Chyba, że to ty się ruszałeś. Nie, no to ciężarówka mi się wydaje. To ty strzelałeś do ciężarówki? Aha. Po co? Bo z niej wypada lód, tylko trzeba je naprawdę nieźle władować. Aha. Chyba jej już nie dogonimy. Jak ona tu pojechała, ty? Chyba już nie. Trudno. No to się zgapił, ten się nie napił. Dobra, poszukajmy kamizelek i tego typu pierdół. Mam chyba trójkę. Ładnie. Leżała w tym. No ja tak się nie przyglądałem, bo tam się zajmowałem za... Jest typ! Chyba. Uważaj. W środku? Aha, w środku. Wyskoczył? Dwóch jest. Ups.
Podaj się, jak masz życie. Tak. Bardzo dobrze. Ale ty jednego też wykończyłeś. Mhm. Super. No, póki co... Teamwork. Tak. Ale przez chwilę się bałem, że nie zdążę, szczerze mówiąc. Akurat oboje wyskoczyli, jednego sprzątnąłem, drugi się schował, ja się schowałem tu za skrzynki, ale już miałem paseczek taki, wiesz, na samym końcu życia, więc... Więc byłem już na dobicie. Jak tam bojar? Jezus Maria, już zapomniałem, że coś takiego było. No ale było. Jeśli chodzi ci o tego ETS-owego, to nie grałem w ETS-a od tego ostatniego streamu z ETS-em. Także naprawdę... Czyli dawno. Dawno. A jeśli chodzi o Bojara z GTA, to też, to tam była jakaś inna postać w ogóle, to potem miałem jakąś inną firmę. Tak, Michaelku, PUBG jest teraz już za darmo. A te konwoje to już nie weszły? Mi się wydawało, że konwoje już są w ETS-ie. Ale oczywiście mogę się mylić. Potrzebuję lunetki. No mi się też by przydała jakaś. Póki co cerownik laserowy. Cerownik? Cerownik. To tak jak ci spodnie pękną, to możesz sobie... Zacerować. Cerownikiem zacerować. A, wezmę. Dobra, tutaj wszystko zwiedziłem, nimo. Czy widziałeś może gdzieś kamizelkę niepopsutą? No właśnie jedynkę znalazłem i w ogóle mamy na 355 jakieś strzały. Zobaczę, co tam się dzieje. To tak jakoś blisko. Znaczy, to sobie wezmę tamten. Michaelku, zapraszam. Napraw tę rączkę i będziemy grali. To do mnie. A, widzę go, za drzewem jest. Tam. Dobra, leży. Nie, nie będę zestawu wykorzystywał na to. Nie, myślę, że tutaj coś może będzie. I z kolesia też wypadnie. Hmm? Coś niby jest. Aha, czyli widzisz, czyli chyba miałem rację, że konwoje już dodali do ETS-a. Jak mi się wydawało. O, jest on... Tak, patelnię mam. Bardzo dobrze. Tu jest hełm cały i jest kamizelka policyjna, ma 81%. To tu mam policyjną i mam setkę procent. I to nawet 3 są. Aha, bo ty trójkę ci zjechali do 10%, no te. To boli. Wow, jeszcze na 230 coś takiego. Kurwa, uważaj, Mike. Skąd? Podbiega, będzie na twoje. Jak zostaniesz w domku, to on za chwilę będzie przy wejściu. On będzie podbiegał do mnie. Idzie i jest za taką po lewej. Biegnie, dawaj go. O kurde. Aj. Chyba strzaił, że jestem. Chyba tak. Chyba ładnie szło. Ta mapa wygląda jak ta Noa z Army. I guess, nie wiem, w Armę to tak chwilę pograłem. No ale dobra, po kilu minimum mieliśmy, nie? A ja Sanoka nie lubię strasznie, więc nawet się cieszę, że nam przerzuci. Może. No, tak liczę. Jestem kompetentny 7 na tym, na SKS-ie już. Cokolwiek to oznacza. Moje kompetencje na SKS-ie wzrosły. Ale że na tym dodatkowych lekcjach WF-u? Najwyraźniej. Już nie wiem, bo zawsze je olewałem. Ale tak to wygląda. O! I widzisz. I mamy tę małą mapkę. Ciągle nie pamiętam, jak ona się nazywa. A nie wiem, czy w grze da się to jakoś sprawdzić w ogóle.
ogóle mają teraz, słuchaj, do PUBG'a dodać taki plecak. To jest śmieszne. Mają dodać plecak, do którego będzie można skitrać kamizelkę, hełm. O. No. Taki przekurwisty, będzie taki podłużny jak w Tarkowie. No ale to pewnie po jednej sztuce. Nie wiem. No, wydaje no, mi się, że to... Byłaby lipa, że jakbyś kurna mógł wziąć, wiesz, ze 3-4 sztuki. Podejrzewam, że ten plecak tylko w zrzutach będzie, także też... No trzeba zaryzykować, żeby go mieć, nie? Nie wiem. Dobra, gdzie by sobie tu skoczyć? W sumie tutaj to nie ma większego znaczenia, bo to jest tak mała mapa, że i tak będziemy mieli walkę. Więc... Lecimy sobie tam na krawędź. Chyba, że tak jak w Ważonym było coś takiego właśnie usprawnionego. To nie tylko w zrzutach, ale też randomowo, ale bardzo rzadko wypadały. Znaczy z początku to wypadały dosyć często te plecaki takie powiększone. W Warzone? Mhm. Ja ci powiem, że nie pamiętałem w ogóle, że w Warzone są plecaki. Były. Właśnie zwiększały możliwość tych płyt, czy co to tam było. Aha. No naprawdę. No okej, wierzę ci. Ja Warzone'a chwilę pograłem, fajnie mi się grało, a potem jak go zmienili już na tą drugą wojnę, to już tak średnio. No to ja to skończyłem, jak popsuli stadion i wprowadzili czołg, ten pociąg, co jeździł wokoło mapy. A, to jakieś już 2 lata nie grałem. To ja mam szczęście dzisiaj, plecak trójkę mam. No, bardzo ładnie. Co ja robię? Właśnie nie wiem, co robisz, bo tak nie widzę cię przez drzwi. Nie, ogólnie jest git. To sobie broń źle wymieniłem. No mam M16, więc nie jest... Ja mam Skara. Mam Skara i mam Umpa. I chyba przy tym na razie zostanę. M16 masz? No tak, M16. No to mam dla ciebie kolbę, słuchaj. S12, a masz SMG może? Mam. To ja mam magazyneczek do SMG. No to daj. Patrz, poproszę cię. No, a tu kolba leży. A, dziękuję. Dobra. Nie, seria to nie. No dobra. No nie, jak się przełącza? Typ na 345 biegnie do nas. Co się przełącza? Tryb broni. EB. No, teraz można szczyć. Nie, to bocik. Nice. Tam miał. O, 5,56, hełm 1. Maskara. Maskara. Nie śmieszne. W sensie to takie do smarowania dla kobiet. Tak. Ładnie to ująłeś. Tam bym tego lepiej nie nazwał. To takie do smarowania dla kobiet. 40 giga nie... PUBG? Nawet nie do czego to. Tak, 40 giga może być. Jezus, nie wiem, bo ja go miałem cały czas zainstalowanego, to tam wiesz, te aktualizacje wchodziły, nawet nie kontrolowałem. Dzisiaj była ta aktualizacja do Lost Arka 6 giga. Ja go muszę odinstalować, bo wiem, że... Znaczy... Nie ogólnie gra bardzo ładna i te postaci takie fajne, i... ale wiesz, MMO, no. O, widzę dwóch typów na 15. I się strzelają z kimś. A my im pomagamy. Jesteśmy w ogóle wysunięci tak fest. Ale mamy high grounda. O, nie najlepiej. Ła. Majki, nie! Schowaj się gdzieś. Kurwa, przerwij to. Za krzakiem. Dobra, lecę. Nie wiem, czy to był dobry pomysł. Zajebisty.
A, bo ty mi złapałeś. Boli, o jak boli. Dobra. Komary cię ten wcinają. Tak. To jest tak genialna mechanika teraz. Fajnie, że ją dodali. Chyba w żadnej grze nie ma, żeby wziąć towarzysza i zabrać go z pola bitwy. Nie, no na pewno gdzieś jest, tylko nie pamiętam gdzie. Ale było przez... Nie przypomina mi się. Na tym wzgórzu przed nami to kurna tam się ostro strzelają, bo aż rozbójski są. Spodziewam się. No to jest mała mapka, nie? Więc tutaj to... Bo ja mam spojrzysz. Słabo z wszystkim. A nie masz żadnych medykamentów? Napój energetyczny. Okej, okay, to dobry początek. Mogę ci bandaż jeden rzucić. A no to daj. To coś. Zawsze coś. Biegnął. Dobra. Drugi. Jeden. Kurwa. Jest. Mamy ich. A ja się znowu zmęczyłem. Czekaj. To zobaczymy, czy mają jakieś medykamenty. Mogliby. Bo jeden i drugi potrzebuje. No. A. Mają. Jest git. Chyba ci już dałem w sumie. Tak. Mienia to nie chcę. 5,56 i 7,62. O. M416 może chcę. Siódemki bym z chęcią. No to tu wyrzuciłem, jest strasznie dużo. Powiedz, jakiego leczenia ci potrzeba, czy masz leczenie? Mam. Dobra. Się bierę, lecę. No ja też się bierę. Miał pierwszą pomoc akurat. Ja to wezmę od niego tę kamizelkę, mimo że jest zniszczona. To lepsze niż mój brak. A. O, faktycznie, ja też nie mam. Muszę do tamtego pójść podejść. A, polo to nie. Chcesz lunetę trójkę może? Mam. Albo okay. Nie wziąłem. Nie, mam lunetę trójkę i lunetę dwójkę. Dobra. Ciao Krox, dzień dobry. Co tam, jak tam u ciebie? Jak się czujesz? Byłem pierwszy. Także jest git, przeładuję AKM-a. Twojego różowego. Mój? Chyba podnosiłeś go tam na samym początku. O kurwa, to ja nawet nie zauważyłem. I to jakbyśmy ich porobili, to możemy zejść sobie tam do tych budynków. I tam nikt nie przybiegł. Jest dobrze, jestem trochę zmulony, ale już się trochę rozgrzewam. Chyba czarna strefa była. Mhm, wyjebało. Czyli ktoś tam może jest. Nie no, myślę, że tam to już raczej nikogo nie ma. No tak, w sumie rację. Już tam widzę tylko zgliszcza. Co, lecimy na te budynki? No. 20 w grze, więc... A ogólnie teraz trzeba się rozmyślać. Na strefę, no. Strefą, nie? Dokładnie. Ale budynki można obczaić i później można byłoby iść albo tym wąwozem, albo tam. Zupełnie. No, ja bym wolał nawet góry, jak mam być szczery. Zawsze dobrze jest mieć... Na ten schron chyba iść lepiej będzie. No. Zawsze w każdym razie fajnie jest mieć osłonę z jakiegoś... Mam powiększony magazynek, może chcesz. Do? Do AR-ów. Rzuciłem. Nie, mam. Mam do AR-ów, mam do AR-ów. Czyli pusto tu. No, nie szczególnie. I tu jakiś trup leży. To jest skrzynka.
Środki przeciwbólowe to zawsze tylko Wektora miał, nie wiem czy... Nie. Wątpię, ale... Pomnę. O, lecę. Naloty. O, możemy na te budynki spróbować wejść. Aj. Ej, czemu ominąłeś te bandaże? Nie widziałem, że tam leżą w ogóle. Chłopie. O nie! Zostawiłem tego AKM-a, to nie. Wziąłem zestaw tej. Co wyjść za typka? Nie typek. Co zostawiał, kurde. Jordan, może ten z TV gry? On chyba nie lubuje się w strzelankę. Ja nie lubuję się w nim, więc się zgadza. Strasznie mnie wkurwia. Boże, jak on mnie wkurwia. Średnio go też lubiłem. I w sumie lubię. Z Anką oglądamy i sobie łacha z niego drzemy, bo... No, zwłaszcza z jego gestykulacji i bujania się. To się będzie męczył. Żegnaj, Jordan. Miło było. On był. Tak. Okej, zaraz zobaczymy, co tu ma. Wiejską spódnicę z Kansas. No wiadomo. Opaskę na głowę Kansas, srebrne pantofle Kansas. Hmm. Trzem strzały tu przed nami, to trzeba troszkę uważać. Tak, strzelają się tam. Bo nawet chodzi koleś. Kurwa, wszystko spadło. Mam wrażenie, że też bliżej był strzał. Celownik wyjazd. No jest, łazi tam za tymi. Za kamieniami. No jest. A. Tutaj. Dobra. Ten nie był problemem. Zabity. Nice. Porobione. Trzeba jakoś bliżej strefy teraz. Cholera. Jest słabo troszkę, bo... Wielu miejsc nas będzie widać. Ale jesteśmy na skraju. Na skraju jest nas 10. Też jest dobre. Ja bym poszedł gdzieś tam, w tamte strony. No dobra, dobra. Możemy. Bo tak wiesz... Boczkiem, boczkiem. Boczkiem, boczkiem, po cichutku. Tak. O skrajku. Jodek, elo! Czemu cię z nami nie ma? Ej, ziomek, chodź na chwilę! Ale mam pomysł! Jaki? Masz plan. Sprytny. Mm-hmm. Gdzie ty kuźwa jesteś? Tu. No, tam jest. Dawaj, dawaj. Ej, kurwa, coś strzela. No wiem, tym bardziej. Skitramy ich, przeczekamy. O chuj. Co? No nic, tutaj jest... Koniec strefy. To jest koniec drogi. O, ale nic. Warto było. Co to? Ja mam dwójkę. A nie, jedynka. Co za skam. A to ja mam jedynkę. Szybko kliknąć. Dobra, tak czy inaczej musimy stąd wyjść, ale sobie jeszcze pierdyknę przeciwbólowe. Wieczór gier planszowych z kumplami z roboty. Kurde, kto by pomyślał? No i sobie też energetyka sypnę. 7. To jeszcze 5. Mhm. Kurwa, dawaj,
No co ty? Tak, niestety. O, jak boli. Mam zestaw pierwszej pomocy, więc się będę musiał uleczyć. Mhm. Dobra, jestem w strefie. Ja też. Chyba. Dobra, leczę się. Nie tym, tym. Bandaży mam w ciul. Widzę. A nie. Kurwa. A widzę. Też z tyłu widzę. Jest. Dobra. Robiony? Mhm. Ten z tyłu tak. Czekaj. Pięciu w grze, to poza nami trzech. Jeden na pewno był gdzieś tam. Jest. Tam. Tak. Lata za strefą. Góra. Zaznaczyłem. O! Nieważne. Znaleźłeś go? No, sam jestem zaskoczony. Został w łeb. A się to ładnie wychylił. Tak. Czterech, to jeszcze dwóch. Mhm. Uch. No dobra, to teraz, żeby nie spanikować. Chodź. Pytanie, czy dwóch. W sensie, o kurwa. No. Czy dwóch. Trzech, bo jeden za strefą zginął. Jest dwóch nas i jeden typ. Ja już się przełączam na SMG-ka w takim razie. No nie mam SMG, mam... Jest, biegnie. No, mówię, nie spanikować, nie? Panika gaming. Ale wiemy, gdzie jest. To już najważniejsze. Czekaj. Robimy mu niespodziankę. To mogło być za blisko. Uj. Nie, to mnie nie zmyli. Rameczku. Co ci nie zmyli? Nie, no kurwa jest. Yeah. Kurcze pieczone. Kurcze, w końcu. Najsu. Ała. No ale mówiłem, że dzisiaj wygramy. O. Mówił. Jadeł, widział, jak się nie boi, to jakie rzeczy się dzieją. Nie, mam 12 sekund. Dobra. I koniec. Koniec tego małpowania. Trzeba teraz to pobić. Ale lubię tę mapkę. Jest taka bardzo dynamiczna. Ile to trwało? Z 15? Nie, 17 minut cały ten mecz. Poziom reputacji wzrósł do trzeciego, ale fajnie. Mikey ready. Tak, bo patrzyłem moje statsy. Tak to krzycz. A teraz to czekaj. I odpisywałem jeszcze na nisko. Późno. O, Arangel. Bardzo fajnie. Ja tam. Już dzisiaj możemy do końca dnia dawać dupy i też będzie dobrze. No tak. Koleżance, więc wiesz, zrozumiesz. No, wiadomo. O, ten Jordan. Znowu? No chyba. Bo znowu lata łysy w tym. w tym kubraszku. Dobra, muszę zapamiętać, jak wygląda. Znaleźć go w meczu i go odjebać w pierwszej kolejności. To będzie moje Nemezis.
No to widzisz, to takiego kurczaczka na dzień mężczyzn mamy dzisiaj. Idealna nagroda. Tak. Ale już tak jak tego zheadshotowałem, tak niechcący, to już czułem, że będzie dobrze. Bo nawet jakbym ja patrzył, to zawsze ty możesz strzelać i w drugą stronę. Dwóch na jednego to już nie jest jakieś tam wyzwanie. Nie wiem, gdzie tu skoczyć. A może byśmy jeszcze raz na szkołę polecieli? Może dzisiaj będzie lepiej? Może być. To spróbujmy. Może dzisiaj cię nie zabiję. Może. A to był... A, już są kurwa bliżej. To była dla mnie taka mieszanka emocji... No dobra. Taka mieszanka emocji wtedy. Bo ten... Bo z jednej strony strzelałem, trafiałem i się ucieszyłem. No widzę, już teraz to... Too late. I go. Kurwa, za wysoko zeskoczył. Chyba strzela już tam do was. Kurwa, wyskoczył. Biegnie do ciebie bardziej. Mnie to pierdolę. No, no domyślam się, ale ja nie mam tutaj nic poza apteczką. I ja kanistrem. Pogoniłem kota, nie mając też nic. Czekaj, mam łoma. Gdzie ten kurkafon? Zostaje gdzieś łoma. Tutaj. Chodź tu. O! Co tu było? Pierdolony ze 4 rzucił. No to chuj. A? Nie mamy. Ale to musiał odbiec w takim razie, bo przecież nie ryzykował w tej sprawie. No na pewno. Spokojnie, ja mam tą apteczkę. O, kamizelka. Nie, wolę beryla. O, ty rzucaj smoka? A, nie. No, to on coś tam kombinuje jeszcze. Znajdziemy. Beryl? Nie, M41 mam. No. Plecak jest i hełm, dwójeczka. Super, zaraz chyba tam do ciebie przyjdę, bo ja tak... O, tu jest DP. No, ale nieważne. Kurwa, tam strzelają obok ciebie, nie wiem. Nie wiem. Ja, no on jest na dole, ja wlazłem na górę. On jest tam dole u ciebie? Nie, 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 w sensie ten hełm. A, okej. Okay. O, co tu się kurwa dzieje? Ty strzelasz nie, tam? Nie, nie, to on strzelał, ale nie trafił ani razu. To porobiłeś go? Nie. A, nie. Po prostu spudłował. A znowu? Raz granat rzucił. Co za kurwa fajne. Widzę go. To nie czy on widzi mnie. Kurwa, drugi był. Ajajaj. Mike siedzi za samochodami i biegnie do ciebie teraz. A ta, dobra. Przez okno nie robię. On kasnie. Nieważne, nieważne. Mamy już dzisiaj kurczaka. Mi nic bardziej dzisiaj humoru nie zrobi. Chyba, że drugi kurczak. Tak po prostu dla równowagi teraz będziemy dawali dupy, żeby nas tam czasami nie oskarżyli o cheatowanie. No, no. O, zwiększył mi się ten poziom? Poziom, ale czego nie wiem. O, patelnię dostałem. W biegłościach za przetrwaniem. Zastanawiam na przeglądzie czas. A, dobra, edytuj profil. Mam nowy emblemat.
O, nie. No, no właśnie emblemat, patelnia. Mhm. No to ja mam jakąś klepsydrę. Za 205 level. A już mam 206. Szybko, szybko leci. Ciśniesz. Pewnie. W końcu tyle lat, nie? O, ta nowa mapa, fajnie. Ja ją lubię. No to w tym, w Apexie chyba z rok, jak, nawet nie rok. Z dwa sezony chyba cisnęliśmy i raz jeden sezon sam cisnąłem. To kurde, mam, nie wiem, chyba 150 już też level. No, no, no. Albo i ja więcej. Pamiętam, że tam niedługo w tego Apexa grali. No teraz na początku sezonu też trochę pogrywaliśmy i znowu już chyba trzeci ziomeczek nam no, wykruszył się z powodu roboty. Mm. To jest niestety spora przeszkoda. Mm. Idzie. Ja odbiłem się od piłki, no. Tak, widziałem to. Kurwa. Ktoś to testował? Piłkę wodną, powiadasz. Mm. Jak się to kurwa wynurzy? Wziął mi stąd, kurwa. Co za typ? A kto tu z nami jest? Kto tu z nami przyleciał? A, czuję się jak u siebie normalnie. Mm. Dobra, gdzie by to? Ja dawaj tam na końcu gdzieś na Samang polecimy. Ta oko. Niebieska strefa to może będzie. Mm-hmm. O, powyskakiwali już prawie wszyscy. No i bardzo dobrze. By mniej. No, z pięciu nie... zostało. No to pewnie śpiochy jakieś. Teraz wszyscy wyskoczą. Nie, jeden leci z nami. No ale Samang z tego co widziałem jest spory, ma dużo budynków, może od razu się na niego nie napieprzymy. Minął mnie chyba. No w sumie nie przyglądałem mu się, on poleciał. Leć ten, otworzył spodochronie. O i tam śpiochy. Bo ja podążam przez cały czas za tobą. Okej. Okay. No, jeden będzie. No to... Raczej bez problemu. No. Chcesz kałaszka różowego? Nie mam tego. Berylka. Okej. Okay. Sobie teraz z MP5 skoczę. Okay. O. Plecak, trójeczka. Kamizelka dwójka. Jakie to jest? A siódemki. Też jest berylek i jest WSS-ka. Ja już nie wiem, co ja chcę w tej sytuacji. Dobra, beryla wezmę. A co z Winterezem? I z SKS-em? Dobra, wezmę SKS-a. Też jest WSS. No. WSS jest na dziewiątki? Tak. Właśnie ten typ. Ten, którego miałem się nie obawiać. Rzuć się. No, spróbuję. Za niej chwilę. Wie syn. Jest. Jest? Też. Nie będziesz mi tu prześladowywał Borsia. Łajzo. Dinozaurze ty. On miał to migana. To aż dziwne, że tak porobił. No. Znienacka, bo się wiesz, skitrałeś. Ładnie. Tu jest rower. Tam coś jeszcze,
Czy tu jeszcze coś było fajnego? Przez tego Fajfusa nawet nie spatrzyłem. To kamizelka dwójka, tylko tyle pamiętam, że... Potrzebujesz 5-5-6? Nie. 7-62 i 9 będę używał. Myślę, że już przy tym zestawie zostanę, bo go bardzo lubię. Więc już raczej innej amunicji to ja tak być. Samo. Ja tak samo w takim razie. Chyba, że znajdę SLR-kę. Może ewentualnie wtedy... O, Eumig dwójka. Jest. Podkładka, granacik. OKM. O, magazynek. G36 leży. Aha, bo to z lunetą już jest. Kolba to nie chcę. Hełm jedynka w razie co. Maczetę, kompensator. Tablet i dron. Sobie dogadzają. Może trochę tego, może trochę tego. No co? Nie no, trzeba. Podbródek. Jak dają, to trzeba brać. No tak, tak. Zdecydowanie. Jak najbardziej. No. Tu jest hełm dwójka, masz? Nie. No to ci ale z chęcią przytulę. No. Bardziej. Rzeczywiście jest trochę więcej tego lutu w tych strefach. No jest w ciul. No. No, szczylają się. Dobrze. Ja bym jeszcze bardzo chciał. Na razie no kamizelka dwójka w ogóle jest procentowa. 5-5-6. Ten. Idzie. Bardzo bym chciał. A, może być kompensator, ale ogólnie to tłumik do PM-ów. To by było cudowne. Gdzie my się angażować? Gdzie tu są schody na górę? Na zewnątrz, na zewnątrz. No. Ale już tam byłem. No ale to pingałeś mi tego hełm chyba. A tak. Mam powiększony magazynek. Tutaj też jest hełm swoją drogą, nawet dwa. Nawet dwa. Mam plecak. A plecak mam trójkę. O panie. O. Luneta szóstka i powiększony magazynek. Chcesz lunetę czwórkę? Masz na zbyciu? Tak, tak, tutaj zostawiłem. Kolejny Vintores. Tu. Kurde, jeszcze magazyny wziąłem. Dobra. A WSS nie jest też na te 45? Nie, WSS jest na 9. To co my mieliśmy wtedy? Nie, co my mamy w USS-a? Co mieliśmy wtedy? Ale na pewno nie w USS-a. Winchester, no. Ale to chyba na tej mapie ich nie ma. Już nie wiem. No tamta była taka chyba pustynna, no jakaś. Tak. Wtedy co z Jodkiem tam? Trzymaj się Jodeł, tak by the way. Tak, to byliśmy na Miramarze. Zdecydowanie moja ulubiona mapa ever. No spoko było. No ja to lubię, taką otwartą przestrzeń, dużo płaskiej przestrzeni, można sobie snajpić. My jesteśmy w strefie D, no jesteśmy. Kurwa, żyć nie umierać. No pewnie. Lutu tyle, nikt z nami nie przyleciał, jeden typ, żeśmy się szybko z nim policzyli. Nawet nie wiadomo, czy to nie był ten. Lód. No, mógł być. Jak mówisz, że siedział, to znaczy, że tak ktoś mu. No tak trochę podchodził tam, ale
Nie wiem, to tak ciężko określić, bo z drugiej strony ubrany był typowo jak taki bot. One zawsze w tych dinozaurach latają. No, 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 no. Zielonych albo żółtych. Tak. Nie wiem w sumie, czego ja jeszcze szukam. Teraz to chyba tylko i wyłącznie takich kamizelek, plecaków, trójek, hełmów, jak się coś uda znaleźć. To ja jedynie pistoletu. A ja to pistolety to często omijam celowo, bo nie chcę potem się, żeby mi się mieszało, jak będę próbował przełączać na szybko w panice. Bo i tak wiem, że z tego pistoletu to gówno ugram, więc lepiej nie mieć. Wiesz, czasem ratuje dupę. Wiadomo, ale to on mi głównie ratuje dupę, jak nie mam nic. Bandaże omijasz. No bo co, no mam 10 sztuk, to wystarczy. Ja nawet nie chcesz wiedzieć, ile ja mam. Na pewno więcej, niż jesteś w stanie przejeść. 40. No dobra, no wiesz, no jest to na pewno jakaś taktyka. Mam ten plecak, trójkę, to nie dziwota, że tyle napakowałem. No, tam wiele jeszcze zmieścisz. A jeszcze trochę mam, widzę, na tym wskaźniczku. Mhm. A już nic, ja wszystko załadowałem amunicją. Uwielbiam tak robić, że najpierw wpierdzielam masę ammo, a potem jak chcę coś wziąć, to tylko wyrzucam ammo, wrzucam to, co mi jest potrzebne i wrzucam resztę ammo, żeby mi doładowało do końca. No to amunicji mam... Milion. Stówkę prawie tych dziewiątek i 200 tych siódemek. Mhm. No, jeszcze dorzucimy sobie trochę dziewiątek. No, nie ma nic, co by mnie interesowało. 5, 6, czok, plecak. Teraz to już mnie interesują tylko kile. Ewentualnie mówię trójki. No i ten tłumik by się dało. Do? SMG. Aha. Wiadomo, jakby się do snajperek znalazł, to też bym nie narzekał, ale generalnie najbardziej bym chciał do SMG. To fajnie podejść do kogoś i puścić serię z tłumika. O, magazynek masz? Mam. Masz tłumik płomienia. To już chyba też nawet mam. Takie. Może to kompensat. Ale to nawet lepiej. Jedyne co nie rzuciło mi się w oczy, to nie było tych żadnych przeciwbólowych i tak dalej. No ja mam 3. Mogę cię poczęstować, bo mam jeszcze energetykę. Nie, mam. O, znalazłem energetykę. No widzisz. O, i to, i to. Także. Jestem dobra, oznaczam następny cel. Jestem gotowy. Nie oznaczył. Tam chciałem iść. O, jaki fajny domek z takim daszkiem, można sobie tam wleźć. A, ten taki po prawej. Mhm. Tego zacznę lutować od lewej, a potem spróbuję zbunkrować. A, to ja idę tam do prawej. Dobra. Jest typ. Robiony. Co chciał? Nie wiem. Zagazować się. No. Pewnie miał jakiś pomysł. No miał idealny plan, a my nie mieliśmy tego idealnego stanu. No. Albo się ciapciał z tym. Ja. Trochę się ściapciał, to muszę przyznać. Tak. Dobra. Kolejna luneta czwórka, matko bosko.
No jest wciul tego tu. No. Podkładka, podkciuk, wektor. Oko mi łzawi, a ja muszę teraz być skupiony. To niedobrze, niedobrze. Mm. Bardzo niedobrze. Czekaj, on coś miał? Widziałeś? Bez strzału. Aha. Ale dobrze. Sobie możesz spojrzeć. Ale śmiesznie zrobił, kurde, wyskoczył. I się zajął granatem. A, ale miał jeszcze zwykłe granaty odłamkowe, to nie tak źle. Tak, ale nie spodziewał się, że wiesz, od boku ktoś tak. Mu wiedzie. A ja wiesz, na murku, pyk, pyk, pyk. Nie, fajna, fajna była akcja. Tak, tak, tak. Ej, 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 co za mało miejsca. No. Ale mam 3 granaty, to się może potem przydać. A jednak 167 sztuk. 762 do pestkacza to nie wykorzystam raczej. Jakbyś potrzebował batkiem? Nie, wiesz co, wydaje mi się, że no nie... Musiałbym cały czas napierdalać teraz, żeby to wystrzelić. Okej. Okay. O, strefa już idzie. Mhm. Leka malutka w ogóle, 26... O, widzę te... A, nie ruszaj się. Tak daleko, że mogę pomarzyć. No nic, pozycję mamy całkiem zacną. Refa właśnie kogoś zabiła, 21, 20 w grze. Mhm. Oj, chciałbym, żeby się teraz tak kilka razy zamknęła na nas, nie? Żeby musieli no przybiegać fajnie. Do nas, to by jak kaczki na strzelnicy. Fajnie by było. Jeszcze jakbyśmy się nie wychylali i by tak z nienacka wbiegali, a my to pyk, pyk, pyk. Kurwa. Wszystko mam zrobione na 100%. Zarówno SKS-a, jak i MP5 mam praktycznie każdy slot. Żeby cię nie zdziwić, może być tak, że się zamknie na nas. Wiesz co, nie, bo ona zawsze ten ostatni krąg już daje na jakimś polu. Nigdy nie no na budynku. To na wzgórzu będzie. No, ewentualnie ta. Osiemnastu. Mam ochotę iść i się ponapierdalać, ale z drugiej strony tak... No nie, trzeba to z głową zrobić. Widzę typa. Daleko na 330 wleciał. Uuu, ile zrzutów leci. A tam gdzieś moi. Tam też łażą. Leci, biegnie. Daleko, daleko. To nawet się nie ma co przyjmować. Chyba aż tak daleko mnie nie ustrzelił go. Hmm. Ja będę patrzył, czy do tych rzutów. Tam na twoim pingu widziałem, że się coś tak, rzucają. Tak, tam był jakiś typ na daszku. No tam przez cały czas jest ten koleś. Wylądowały te zrzutniki? Tak, tak. No dobra, to oni się teraz pójdą po zrzuty. Niech idą na zdrówko, no. No będą musieli lecieć do nas. Mm. 17. A strefa już będzie biła mocno w tym momencie. Tak, wiem. Mnie martwi ten tył.
ten las tutaj. Bo ja tam patrzę cały czas, wiesz, jest tak spokojnie i fajnie, a zapominam, że cały czas ktoś jeszcze z tyłu może. Ale to jest od tego miasteczka. Na tym mieście nikogo nie było. No, nie powinno już. Tu raczej będą lecieć od tej strony, co pingaliśmy, i od tej drugiej. Mhm. I tam od strony zrzutów na pewno też. O! Ty dawaj, od razu ruszymy. Zajmiemy sobie jakieś miejsce, zanim ktokolwiek zdąży przyjść. Ja proponuję się wdrapać na górkę. No. Zawsze, jak tylko mam możliwość, to wolę być na górze. To się dużo łatwiej strzela wtedy. Mm-hmm. Ale już mały ten obszar, matko. Się skończy na takim naprawdę ładnym terenie. No, tak coś mi się wydaje, że będzie tak, jak tutaj ten... jesteśmy. Mhm. No, tu już nie za bardzo jest gdzie się na czym zamykać, nie? No. 13. Mhm. Dobra, tu bym się już zatrzymywał. Bo podejrzewam, że większość będzie jednak z tamtej strony leciała. Ja tak. Ale wspaniały obszar, matko. Już naprawdę chciałbym kogoś zobaczyć w tym momencie. Gorzej, jak ktoś pierwszy zobaczy nas. A ja z tymi spodniami to trochę... W czorach siedzisz tu. Coś strzela do nas. Do nas? Mhm. Daleka ewidentnie. Nie wiem, co tam widzę. Zrzut! Chodź, idziemy. Bo to warto zaryzykować. O panie. O chłopie. O kurwa. No i ładnie. AWM. Wow! Kurwa. Totalnie mnie zaskoczył. Aj. Na NE. Będzie walił po tym drzewie. Jakbyś się ustawił tak dokładnie na mojej dupce, to cię nie dosięgnie. Bo był daleko. Ej. No co jest? Musisz wstać chyba. Bo przynajmniej kucnę. Patatajnie. No, dzięki. Ja, strzela. Mhm. O chuj, widzę jednego na 10. Huh.
Dobra. Jednak lubię AWM. Tam jest. Widzę. Smoka rzucił. Ja tu jeszcze coś miałem zabrać stąd? Nie. Luneta 15, masz te hełmy. Aha, hełm mam. Hełm mam. Okay. MG3 fajne, możesz sobie wziąć. To jest taki. Rzucam lunetę 6 tu na ziemię. Może ci się przyda. Tego MG nie bierzesz? Nie. Okej. Okay. To zrobimy tak. Chociaż może coś na szybko. A to już MP5 zostawiłem, jak chcę. A to daj. A to bier. Okej, okay. Z drugiej strony. Strony domków jakoś. Kurwa, jesteśmy w samym centrum uwagi. Ho! Powaliłem jednego, ale... Tu jesteś. Ja tylko powaliłem. Umik do AR-ów. Au. Majki, nie! Au. Dasz radę się cofnąć tu? Nawet nie wiem skąd. Widzę bydlaka dalej. Dobra, oni są zajęci sobą. Liczę na to. No upuść, Mike. Masz się czym leczyć? A ja mam tą apteczkę, mam tą wielką, jak chcesz. To ona nie, przyładuje. Ja też mam apteczkę. To tak, tam na górce słyszałem, że strzela ktoś. A, tak, musiał tam z górki mnie. Ale nie, jeszcze jest drugi tam, gdzie go zdjąłem. Dwóch jest. Będzie, no to dwóch jest. Będzie szedł do nas. Co nam daje? Co daje strzykawka z adrenaliną? To jest taki olbrzymi energetyk. A, no to gitara. Idzie. 265. O kurwa. Kurde. Majki? Tam ty porobiłeś. Kurwa. Aj. Ach. To już trzeba było cię olać. Sorry, no. Ale to by mogło lepiej wyjść. Zdecydowanie. No. Zdecydowanie. No trudno. A tamten miał chyba jakieś tego, jakąś snajperkę czy coś i... Tak. Ale też on wpierdol ode mnie dostał wcześniej, tylko ten. Położyło go, ale ktoś go musiał podnieść. No może. No ładnie było, ładnie. Niestety, a nie no, mecz generalnie bardzo fajny. Narzekać nie mogę. Jeszcze jedną? Nie, ja już lecę. Dobra. Lecę, o, już 3:30 prawie. WM na 10 poziomie, nice. Nie, piątka. Na 25, dobra. Dobra, Majki, to dzięki wielkie. No ja również dzięki. No i mam nadzieję, że do jutra. No, na razie, cho. Na razie. I czy Majta się czaty, ja również lecę. Buźka. Uch.